Mam zaszczyt usłyszeć, że głosić, że mistrzem Śląska Unioru została drużyna Akademii Talentów Wrocławskiego Mienia. Akademii Talentów Wrocławskiego Mienia. Mistrzem Śląska Unioru w sezonie 2019-2020. Wielkie brawa dla zawodników, wielkie brawa dla działaczy, dla zaproszonych gości. I wielkie brawa dla was, drodzy kibice, którzy pomagają się rozwijać na pale naszego regionu. No przede wszystkim chwała moim zawodnikom. Bardzo się cieszę, że wytrzymaliśmy ten turniej, że wygraliśmy go w moim debiucie trenerskim, że mogłem zdobyć Mistrzostwo Śląska. Jako to też, że jestem rodowitym Ślązakiem, to jeszcze bardziej mnie to cieszy. Turniej na pewno na bardzo wysokim poziomie. Drużyny naprawdę były wyrównane. No szczęście niestety, no niestety nam dopisało, więc jesteśmy zadowoleni jak najbardziej z tego. Obyśmy powtórzyli ten wynik w Polsce. Oczywiście bardzo się cieszymy. Do tak naprawdę ostatniego dnia turnieju nie wiedzieliśmy, w jakim składzie będziemy grać. Trener bardzo rotował nami i biorąc to pod uwagę, naprawdę bardzo się cieszymy z tego wyniku. Nie byliśmy zgrani z chłopakami i to jest naprawdę dobry wynik. Ta hala naprawdę się kojarzy ze złotem Jastrzębskiego Węgla, który zrobił ostatni raz w 2004 roku. Ja tutaj grałem na tej hali jeszcze jako zawodnik, teraz jestem jako trener. Ja bardzo się cieszę. Pozdrawiam przy okazji wszystkich tych zawodników, którzy wtedy zrobili złoto. Wszystkich tych zawodników, którzy jeszcze są doświadczonych, jak Leszek Nawrat, który tu dzisiaj nas zaszczycił swoją obecnością. Bardzo się cieszę, że ta hala znowu żyje. No i cóż więcej, sukces całej Akademii. Mamy też brązowy medal drugiej drużyny. Na pewno cieszymy się. Dziękuję wszystkim pracownikom klubu. Dziękuję tu wszystkim, którzy zarządzają tym obiektem. Od pani sprzątaczek począwszy na panu prezesie kończym, żebym nikogo nie pominął. Cieszę się bardzo. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i gratuluję. I powtarzam jeszcze raz. Mamy w stajni 27 koni, jak ja to mówię, czyli 27 juniorów i z tego robimy drużynę na ćwierćfinał mistrzowski, który odbędzie się za 2 tygodnie u nas, na który bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców Jastrzębskiego Węgla. Udało nam się to zrobić. Myślę, że mogło to być również spowodowane zgraniem. No, dużo osób, dużo zawodników z drużyny Częstochowy jest zespały i może to być spowodowane po prostu tym, że nie są zgrani, jakieś małe niedociągnięcia też w tym stole. My jesteśmy tutaj wszyscy cały czas razem, trenujemy razem, jemy razem, chodzimy do szkoły razem, rozumiemy się bez słów, więc myślę, że to mogło być też głównym czynnikiem tego, że zaważyło to o naszym zwycięstwie w końcówkach. W moim odczuciu mi się bardzo, dużo lepiej gra przy takich warunkach, że tak powiem, bo to dodaje takiej otuchy i tak podnosi do walki wszystkich zawodników. Hala odżyła, ona ma swoją markę, ona ma swój łomot, jak tu się trochę huknie, to naprawdę ładnie słyszeć i dziękuję za wsparcie kibicom, rodzicom, wszystkim. Stwórzmy klub szalonego rodzica Jastrzębskiego Węgla, Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, wtedy będzie super, o niczym innym nie marzę. Ja jestem już z tym klubem związany 7 rok, więc za każdym razem jak słyszę doping od kibiców i to, jak po prostu nam pomagają, no, czuję dumę po prostu, że mogę reprezentować ten klub. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że akurat tutaj mogę grać. Uważam, że jest bardzo wysoki, na pewno dużo wyższy niż był w zeszłym roku. Wszystkie drużyny były naprawdę na, powiedzmy, równym poziomie z tej pierwszej czwórki i każdy mógł grać z każdym. Jesteśmy drużyną, która zawsze walczy o najwyższe cele. Finał Śląska, mogę powiedzieć, że był to dla nas bardzo ważny turniej, aczkolwiek nie tak ważny jak w przyszłości, mam nadzieję, finał Mistrzostw Polski, do których dążymy i chcemy ten turniej wygrać. No zobaczymy, to też czas pokaże. Mam nadzieję, że pójdzie nam równie łatwo w ćwierćfinałach, półfinałach i w finałach jak w tym turnieju.